Cześć, witam na webinarze organizowanym przez firmę Hostarsi. Ja nazywam się Karolina Tolan i w dniu dzisiejszym mam przyjemność zapowiedzieć wystąpienie, którego tematem jest bezpieczeństwo. Przedstawi go Kamil Kuśka, osoba będąca w teamie security w Hostarsach. Kamil opowie dzisiaj o Nessusie, czyli narzędziu wykrywającym luki w zabezpieczeniach infrastruktur. Dajcie proszę znać na wstępie, czy nas widać, czy nas słychać. Patrzę teraz na czat. Także napiszcie proszę, czy jest wszystko w porządku. Super, dzięki Adam. W dniu dzisiejszym Kamil opowie między innymi o korzyściach, które Nessus może przynieść organizacji, a także jak wykorzystać go do audytowania infrastruktur chmurowych w AWS-ie, Azure czy GCP. Na końcu przejdziemy standardowo do Q&A, także jeżeli macie jakieś pytania, możecie je oczywiście zadawać. Na końcu odpowiemy, a raczej tutaj Kamil odpowie na wszystkie. No i co? Myślę, że nie przedłużamy. Kamil, oddaję scenę Tobie. Dzięki, dzięki bardzo. Na wstępie chciałem się przywitać. Cześć, witam wszystkich. Opowiemy sobie o skutecznym wykrywaniu luk w zabezpieczeniach infrastruktur dzięki właśnie narzędziu Nessus. Pokrótce sobie opowiemy, na czym to wszystko polega i jak, że tak powiem, się to wszystko jest, jeżeli chodzi o Nessusa. Więc zaczniemy sobie od przedstawienia agendy, tak? Czyli opowiemy o tym, czym jest Nessus, do kogo jest przeznaczony i do czego jest używany. Omówimy sobie funkcje, jakie posiada Nessus, jakie są efekty pracy samego Nessusa, czyli co uzyskujemy przez wykorzystanie tego narzędzia. Powiemy też sobie, ile to kosztuje, jakie są koszta związane z samym Nessusem. Na samym końcu króciutko podsumujemy sobie wszystkie te slajdy. No i na końcu wspomniana wcześniej sesja Q&A, więc zapraszam do zadawania pytań. Będziemy starali się na nie odpowiedzieć na samym końcu. A więc lecimy. Czym jest Nessus? Nessus jest produktem firmy Tenable, czyli firmy produkującej oprogramowanie w branży cyber security. Między innymi ma też takie oprogramowanie jak Nessus Expert, Tenable.io, Terrascan i wiele, wiele innych. My w naszym webinarze skupimy się na Nessusie Professional, czyli narzędziu, które posiadamy. Narzędzie to jest na rynku od 1998 roku, jest jednym z najczęściej wdrażanych rozwiązań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i wykrywanie oraz ocenę podatności. Nessus posiada najgłębszy i najszerszy zakres sprawdzanych podatności, jeżeli chodzi o narzędzia dostępne na rynku, oraz najniższy współczynnik tzw. false positive'ów, jeżeli chodzi o wykrywanie tych podatności. Dodatkowo dla firmy Tenable pracuje zespół Zero Day Research, który zapewnia całodobowe aktualizacje wszystkich pluginów wykorzystywanych w Nessusie, co daje nam pewność, że każdy skan wykonany jest dzięki najbardziej aktualnym danym, jeżeli chodzi o występujące podatności. Nessus wspiera bardzo dużo technologii, dzięki niemu możemy wykonywać skany systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych, wirtualizatorów, baz danych, aplikacji webowych oraz całych infrastruktur, tak jak Karolina wcześniej wspomniała, tutaj będziemy się skupiać bardziej na AWS-ie, Azurze i GCP-ie. Jeżeli chodzi o urządzenia sieciowe, to w głównej mierze są to urządzenia core'owe sieci, czyli Cisco, Huawei oraz wiele, wiele innych. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne, no to wszystkie systemy operacyjne dostępne dzisiaj na rynku są jakby wspierane przez Nessusa i Nessus jest w stanie wykonać tam skan i pokazać nam wszystkie podatności, które występują w danym OS-ie. Jeżeli chodzi o bazy danych, to najpopularniejsze bazy danych, tak, MySQL, Percona, MariaDB, Postgres, MS SQL. Nessus też jest w stanie przeskanować taką bazę danych i wychwycić błędy w konfiguracji, wychwycić podatności, które występują w tych bazach. Dodatkowo, jeżeli chodzi o aplikacje webowe, Nessus wspiera ich bardzo dużo. Ja tutaj wymienię tylko kilka, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Tych, które najczęściej się spotykaliśmy gdzieś tam, jeżeli chodzi o skanę Nessusa. Między innymi jest to tak, Apache, Atlassian Confluence, Atlassian Jira, Drupal, GitLab, Jenkins, PHP MyAdmin, Nginx, Typo3, WordPress, Adobe Cold Fusion i wiele, wiele, wiele innych, także ta baza jest naprawdę pokaźna. Dodatkowo wszystkie algorytmy, które są stosowane w Nessusie są na bieżąco optymalizowane, żeby przyspieszyć czas skanowania, żeby wyciągnąć interesujące nas dane w jak najszybszym
czasie, jaki jest to możliwe. Dodatkowo, do kogo jest przeznaczony i do czego jest używany? Nessus tak na dobrą sprawę jest przeznaczony dla wszystkich firm, mniejszych, większych, które chcą postawić swoje security na wyższym poziomie, pozbyć się podatności, o których prawdopodobnie nawet niektórzy nie wiedzą, a dodatkowo zmniejszyć wektor ataku, tak? Bo mając świadomość wszystkich podatności w infrastrukturze, możemy zminimalizować ryzyko właśnie przez eliminację tych podatności. Dzięki temu nasza infrastruktura staje się bezpieczniejsza i minimalizujemy ryzyko ataku, wycieku danych bądź tego typu rzeczy. Tutaj mamy omówienie funkcji Nessusa. Funkcji Nessusa jest bardzo dużo. Tutaj postaram się przedstawić tylko te najbardziej nas interesujące, bo mówmy się, jest tego naprawdę na tyle dużo, że skupimy się na tych najczęściej wykorzystywanych. Tutaj przedstawiam dashboard, jeżeli chodzi o dostępne skany, które można wykorzystywać, można wykonywać w Nessusie. Pierwszym takim podstawowym jest Host Discovery, czyli funkcja, która przeskanuje nam całą sieć wewnętrzną, gdzie egzystuje Nessus i jest w stanie nam wylistować, jakie hosty mamy w tej sieci i gdzie możemy taki skan uruchomić. Następnie mamy tutaj Basic Network Scan, pierwszą z brzegu funkcję. To jest pełny rekonesans celu, czyli Nessus wykona nam skan i da nam informacje, wszystkie, które jest w stanie zebrać. Otwarte porty, zainstalowane aplikacje, wersje OS-u, wersje kernela i wiele, wiele, wiele innych. W późniejszym przykładzie postaram się pokazać wycinek takiego skanu, żeby Państwo też byli świadomi, jakie mniej więcej informacje idzie wyciągnąć. Następną sekcją są tak zwane skany targetowane, czyli jakby skupione na konkretnych podatnościach bądź błędach konfiguracji. Między innymi tutaj mamy malware scan, mamy podatności typu Spectre and Meltdown, WannaCry, Log4j i tego typu podatności. To są skany skupione tylko i wyłącznie na tych konkretnych podatnościach. Tak? Więc jeżeli chcemy, żeby sprawdzić, czy nasza infrastruktura jest podatna na przykład na Log4j'a, Nessus ma już predefiniowane ustawienia, żeby taki skan wykonać i przedstawić nam, czy jakieś aplikacje bądź biblioteki są podatne właśnie na tego Log4j'a. Mamy tutaj Advanced Dynamic Scan. To jest opcja, która pozwala nam zeskanować daną infrastrukturę pod konkretną występującą podatność o identyfikatorze CVE. Możemy tam podać ten identyfikator i Nessus sprawdzi, czy na skanowanym źródle, na skanowanym targecie ta konkretna podatność występuje. Następnie mamy tutaj coś takiego jak Credentialed Patch Audit, czyli Nessus loguje się do danego hosta i sprawdza, listuje nam błędy związane z brakiem aktualnych paczek, a co za tym idzie, w większości przypadków też występujących podatności, więc to nam daje taki szybki pogląd na to, które z paczek systemowych powinniśmy podnieść, żeby danych podatności się pozbyć. Następnie mamy tutaj jeszcze skanowanie aplikacji mobilnych i skanowanie aplikacji webowych, czyli Web Application Tests. To jest skan skupiony czysto na logowaniu się do aplikacji i sprawdzaniu już jakby zinterpretowanego kodu, który jest wyświetlanie na stronę. Także to jest fajna opcja, jeżeli mamy jakiegoś e-commerce'a i chcemy sprawdzić, czy wtyczki, czy sam e-commerce jest w takiej wersji, żeby nie był zbyt dziurawy, więc wykonujemy tutaj też taki skan. W tym przypadku potrzebne nam będą poświadczenia do logowania do danej aplikacji, czyli na przykład w przypadku WordPressa logowanie na konto administratora ze względu na to, że jego poziom uprawnień pozwala na wylistowanie wszystkich pluginów, które tam są, oraz zwrócenie jakby kodów, odpowiedzi potrzebnych do tego, żeby sprawdzić, czy dana podatność występuje, czy też nie. Większość tych skanowań, które tutaj są, oprócz właśnie skanowania aplikacji mobilnych,
potrzebuje poświadczeń do logowania, ze względu na to, że skanowania możemy odbyć jakby na dwa sposoby. Pierwszy sposób to są testy bez podawania tych poświadczeń. Możemy też taki skan wykonać, natomiast to będziemy mieli tylko efekt na zasadzie to, co nas widzi z zewnątrz. Też to jest czasami przydatne, natomiast głównie skupiamy się na testach już wewnątrz samej maszyny, czy tam samej aplikacji. W związku z tym potrzebne nam będą dane logowania do SSH przez parę kluczy publiczny, prywatny, czy w przypadku Windowsa logowanie do RDP-a. Następnie na samym dole mamy tak zwany compliance, czyli skany compliance'owe, skany zgodności. Tutaj możemy wykonywać właśnie skanowania do compliance'ów w poszczególnych chmurach, o których wspomnieliśmy wcześniej. Natomiast tam jest jeszcze kilka opcji, które na ten moment, no powiem szczerze, nie skupialiśmy się zbyt bardzo, ponieważ no, też nie mieliśmy jakby za bardzo możliwości, żeby to sprawdzić. Natomiast Nessus oczywiście posiada taką możliwość. Jest tam jeszcze bodajże SolarWinds, coś w tym stylu. Natomiast głównym naszym atutem jest to, że mamy możliwość skanowania właśnie tych infrastruktur AWS-owych, gdzie możemy mieć dostęp. Tak? Tutaj dostęp jest udzielany przez Secret Key i Access Key i dzięki roli IAM-owej, czy to w przypadku AWS-a, czy innej chmury, możemy ograniczyć dostęp read-only i w tym momencie przeskanować całą naszą infrastrukturę od strony konta i Nessus jest w stanie też nam pokazać, które ustawienia są niezgodne z danym compliance'em. Też bardzo fajna opcja. Następnie mamy opcję offline config audit, czyli tutaj wrzucamy konfigurację urządzenia i Nessus na podstawie interpretacji tej konfiguracji jest w stanie wykryć nam, że na przykład o, tutaj masz otwarty port na świat, to też nie jest takie dobre, to na pewno nie jest zgodne z compliance'em. Więc to też jest bardzo fajne narzędzie, jeżeli chodzi o sprawdzanie podatności i jakby udostępnienia informacji na zewnątrz dla sieciowców, którzy wdrażają konfigurację takich urządzeń. Także no, jak tutaj widzicie, jest dosyć sporo tych predefiniowanych template'ów. Każdy z nich tak na dobrą sprawę ma jeszcze dodatkowe swoje ustawienia, o czym powiemy dalej. Natomiast jeżeli chodzi o takie ustawienia globalne, każdy z tych skanów możemy wykonywać cyklicznie. Nessus ma możliwość ustawienia schedule'a takiego odpowiedniego jakby dla naszych wymagań. Możemy sobie wykonywać skan co poniedziałek, co tydzień, w określonych godzinach itd. Następnie mamy też możliwość wysłania powiadomienia mailowego z załącznikiem zawierającym wynik skanu bądź też nie. To daje nam też pogląd już w czasie czytania maila, czy musimy się nad czymś skupić, czy nie, ponieważ Nessus, wysyłając tego maila, od razu w podsumowaniu wypisuje top 5 najbardziej krytycznych podatności, których należałoby się pozbyć w pierwszej kolejności. Dlatego nie musimy zlogować się do Nessusa i sprawdzać wszystkiego, tylko już w mailu mamy informację, co tak na dobrą sprawę powinno zostać zaadresowane w pierwszej kolejności. Dodatkowo ma funkcję live, czyli funkcja, która pozwala na audytowanie jakby danego skanu w momencie wystąpienia jakiejś aktualizacji pluginu. Już możemy się dowiedzieć, aha, nasza aplikacja wcześniej nie była podatna, ale znaleziono na to podatność i już teraz jest. I też się możemy o tym dowiedzieć bez wykonania następnego skanu ze względu na to, że Nessus już to trzyma jakby w swojej bazie wewnętrznie i tylko porównuje, czy tam się coś zmieniło. Dodatkowo wszystkie skany, które są przeprowadzone w Nessusie, my widzimy wyniki od razu. Nie musimy czekać na koniec tego skanowania, tylko w momencie znalezienia jakiejś podatności ona już jest uwidaczniana na liście w samym Nessusie. Tak, następnym fajną rzeczą, która jest dostępna, jest tak zwane remediation, czyli środki zaradcze. Nessus jakby z automatu po znalezieniu jakiejś podatności jest w stanie powiedzieć nam, co trzeba zrobić, żeby danej podatności się pozbyć. To jest bardzo, bardzo duża wartość dodana i bardzo duże ułatwienie ze względu na to, że no nie musimy sami robić researchu, nie musimy sami szukać, co to jest za podatność i
i jakie może mieć dla nas konsekwencje, tylko sam Nessus już jest w stanie nam to powiedzieć i pokazać. Dodatkowo tutaj nie ma tej opcji, natomiast jest też w Nessusie ekspert, funkcja, która się nazywa Terascan. Jest to funkcja, która pozwala na skanowanie kodu Terraforma, tak, czyli kodu IAC, przed tak na dobrą sprawę przepaleniem na środowisku, już może nam powiedzieć, czy jest coś podatne, czy jest coś zgodne z compliance'em, czy też nie. Nie musimy wypalać tej infrastruktury, nie musimy tego sprawdzać jakby na żywym organizmie, możemy to sprawdzić przed wypaleniem. To też jest duża oszczędność przede wszystkim pieniążków, ze względu na to, że no, każdorazowe wypalenie takiej infrastruktury to są jakieś tam dodatkowe koszta, także to jest też naprawdę fajna opcja. Efekty pracy Nessusa. Sam Nessus wykonuje skan i trzyma to wszystko jakby wewnętrznie w swojej bazie. Jest tego dosyć dużo, więc też nie będę pokazywał jakby wszystkich raportów oraz wszystkich możliwości, bo moglibyśmy tutaj siedzieć jeszcze dobrą godzinę. Natomiast skupię się na tych najważniejszych aspektach. Więc tak. Nessus sam w sobie trzyma właśnie te raporty, te wyniki jakby, bo do raportów zresztą dojdziemy za chwilkę, w sposób taki tabelaryczny, dosyć przejrzysty, więc dosyć wygodnie się z tym pracuje i naprawdę, jeżeli chodzi o jakby wizualizację tych danych, od razu rzuca się w oczy to, co jest nam konkretnie potrzebne. Tutaj mamy przykład właśnie wynik skanowania tego host discovery, czyli wykrycia wszystkich hostów sieci. Tu jest przykład, akurat pewnie bardziej zorientowani zobaczą, że są to hosty w AWS-ie EC2, na których wykonywałem właśnie te skanowania testowe, żeby pokazać po prostu, jakie możliwości ma Nessus i co wykrywa już na samym początku. Tutaj mamy właśnie dwie EC2, no i oczywiście domyślny adres AWS-owy. No i dzięki temu możemy sobie odznaczyć, który konkretnie host chcemy, i na nim wykonać wcześniej wspomniany jeden ze skanów predefiniowanych w samym Nessusie. Tutaj jest Basic Network Scan, czyli pobieranie wszystkich tych informacji, które Nessus jest w stanie zebrać, jeżeli chodzi o jakby skanowany target. Tak? No tutaj nie ma zbyt dużo informacji, ze względu na to, że no to jest tylko Basic Scan. Tak? Tutaj są takie podstawowe informacje, natomiast idzie zauważyć, że podczas tego skanowania już Nessus wykrył jakieś nieprawidłowości, które należałoby jak najszybciej zaadresować, żeby pozbyć się konkretnej podatności. Tak? W tym przypadku jest to Python kryptografii, z tego co widzę. Także już na tym poziomie jesteśmy w stanie coś wykryć i pozbyć się konkretnych podatności. Tutaj mamy credentialed patch audit, tak? Czyli listowanie podatności paczek, które nie zostały zaktualizowane w systemie. No widzą Państwo, że jest tego dosyć sporo. To była testowa instancja EC2 z Ubuntu 18. Celowo wybrałem właśnie taką, żeby pokazać Państwu, co się dzieje, kiedy nie dbamy o tą naszą infrastrukturę, nie aktualizujemy jej cyklicznie, bądź też mówimy, a okej, działa, no to zostawmy, tak? No niestety powoduje to, że coraz bardziej jakby udostępniamy możliwość dotarcia do naszej infrastruktury, wejścia do niej i po prostu wyciągnięcia jakichś informacji, czy też nawet pełnej kompromitacji konta, tak, bo w przypadku AWS-a mając dane EC2, która ma, nie wiem, administrator access, tak, bo też zdarzały się takie przypadki, no to można w tym momencie skompromitować całe konto. Także warto mieć to na uwadze, warto dbać o takie rzeczy, bo no możemy się niemiło rozczarować. No jak widać, jest tego sporo, a to jest tylko listowanie nieaktualnych paczek. Tak? No Ubuntu 18 jest już systemem end of life, więc no nie ma tutaj poprawek, tak? Więc sytuacja, można powiedzieć, że jest oczekiwana. Natomiast w tej sytuacji polecałbym migrację po prostu na nowy system wspierany z dopiskiem LTS, czyli Long Time Support. Wtedy mamy pewność, że ta infrastruktura będzie na bieżąco mogła być aktualizowana z najnowszymi wersjami paczek. Tutaj mamy taki czysty skan właśnie w poszukiwaniu malware'u.
mamy tutaj severity info, tak, czyli wszystkie informacje zebrane podczas skanowania. Jest ich tutaj malutki ułamek, bo Nessus skupiał się bardziej na poszukiwaniu malware'u. Na szczęście, jak widać, tutaj nie ma malware'u, zresztą siłą rzeczy raczej ciężko, żeby był, ponieważ była to świeża instancja wystartowana z AMI-a wyłosowego, więc no nie oczekiwałbym, że tam będzie jakiś malware. Więc taki efekt nas bardzo by cieszył ze względu na to, że no wiemy, że nie mamy malware'u. Tak? To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość przy tego typu skanie. Następnie mamy Advanced Scan, czyli taki pełny skan infrastruktury wszystkimi dostępnymi pluginami, które ma w sobie Nessus, niezależnie od tego, na jaki system wjeżdżamy, jaką aplikację skanujemy i tak dalej. On wykonuje wszystkie testy, które są dostępne. Tutaj można zauważyć, możemy porównać delikatnie, wracając do poprzedniego skanu, że no jest tego ciut więcej. To jest tylko oczywiście urywek. Tutaj na następnym slajdzie mam dalszą listę i ta lista jest bardzo długa. No ale jakby wracając, no jest tego dużo, ale jest to troszeczkę nieczytelne, więc tutaj Nessus przychodzi nam z pomocą i udostępnia coś takiego jak Grouped View, czyli możemy sobie pogrupować te wszystkie podatności po grupie danego, czy to oprogramowania, czy to aplikacji, czy to konkretnej podatności. Także też jesteśmy w stanie zorientować się, gdzie tego jest najwięcej i gdzie, w którym aspekcie powinniśmy najbardziej skupić, żeby danej podatności się pozbyć. Warianty wykonywania usługi. My jako firma Hostersi wykonujemy taki skan Nessusem. Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa aplikacji, dla Państwa infrastruktury czy konkretnego hosta taki skan. Mamy tutaj przedstawione kilka wariantów, które udostępniamy i to tak na dobrą sprawę od Państwa zależy, który skan Państwo by chcieli sobie wykonać. W pojedynczym skanie tutaj jest to informacja, gdzie jest zawarte tak na dobrą sprawę wszystko, co znaleźliśmy, ale bez szerokiego opisu. Więc to będzie tylko i wyłącznie informacja, że są jakieś podatności z konkretnymi numerami i to tyle. Dla wprawnego bezpiecznika, czyli osoby, która zajmuje się bezpieczeństwem, taki skan będzie wystarczający ze względu na to, że mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie jest w stanie zlokalizować, namierzyć daną podatność oraz ją wyeliminować. Przykład, pojedynczy skan plus szczegółowy opis. Tutaj wysyłamy dwa raporty. Pierwszy raport to jest szczegółowy raport z Nessusa plus dodatkowy, którym opisujemy i jak dana podatność może wpływać na infrastrukturę, na aplikację. I jest to naprawdę bardzo fajny wariant ze względu na to, że tak na dobrą sprawę mamy już praktycznie wszystko na tacy. Możemy siąść i przystąpić do działań. W trzecim punkcie mamy pojedynczy skan plus szczegółowy opis plus estymację naprawy. W tym przypadku jesteśmy też w stanie przygotować plan naprawczy dla Państwa infrastruktury, w którym pozbędziemy się wszystkich bądź większości podatności, ponieważ jakby my jako Hostersi nie zarządzamy aplikacją klienta, my możemy zidentyfikować jedynie podatności, natomiast to już po stronie klienta należałoby na przykład, już wracając do wspomnianego WordPressa, podniesienie tej wersji, tak? No, tutaj ciężko jakby z naszej strony byłoby dyktować warunki, jeżeli chodzi o aplikację klienta, natomiast my jesteśmy w stanie oczywiście przedstawić to na zasadzie, no jest konieczność podniesienia aplikacji, bo tutaj jest taka, a nie inna podatność i wymagałoby to akcji od strony klienta. Dodatkowo wszystkie te opcje, wszystkie te warianty możemy sobie robić cyklicznie i to oczywiście zależy od wyboru po prostu zlecającego, tak, co ile taki skan miałby być i w której opcji i my jesteśmy w stanie dostarczyć takie raporty z odpowiednim opisem, czy tam, czy bez, do klienta, jeżeli sobie to zażyczy. Moim zdaniem, osobiście uważam, że taki skan powinno się wykonywać raz na miesiąc, dwa, ze względu na to, że podatności występuje bardzo dużo. W obliczu tego, co się dzieje na świecie, no niestety trzeba dbać o te security, mimo tego, że no jest to, wiadomo, duży koszt, ale mając na uwadze
bezpieczeństwo własnej infrastruktury, warto by się było nad tym pochylić i taki skan chociaż raz na miesiąc, dwa wykonać, żeby sprawdzić, czy aha, mamy podatność, czy tej podatności nie mamy, możemy spać spokojnie, bo to też na pewno dużo daje administratorom czy bezpiecznikom danego klienta, żeby wiedzieć, że tutaj się nic takiego nie może zadziać. Tutaj mamy właśnie przykład tego podstawowego skanu. Jak widać, mamy tutaj wylistowane, jakie mamy podatności. Z konkretnym akurat tu w przypadku Ubuntu jest numer USN, czyli z listingu właśnie strony Ubuntu. To jest po prostu czysty opis, że jest podatność danej paczki i nic więcej. Tak? Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o osoby, które są wprawne w władaniu bezpieczeństwem infrastruktury, dla nich jest to jak najbardziej czytelne i zrozumiałe. Natomiast w przypadku osób, które no troszeczkę mniej mają do czynienia z bezpieczeństwem, polecalibyśmy drugi raport, gdzie jak widać, bo tutaj wrzuciłem na slajdzie przykład, ten opis jest dosyć szeroki i jest też podana solucja, co trzeba zrobić, żeby danej podatności się pozbyć. Także polecam, bo też daje dużą świadomość, jeżeli chodzi o wykorzystywane aplikacje i wykorzystywane biblioteki zależne, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę. Ile to kosztuje? No to jest bardzo ciekawy temat, ze względu na to, że wielu z Was pewnie się teraz zastanawia, no wszystko fajnie, ale cena, Panie. No więc tak, sam Nessus jest dosyć drogim rozwiązaniem, ponieważ licencja na Nessusa w tym momencie, z tego co pamiętam, to jest około 21 tysięcy złotych na rok. Wiadomo, im dłuższą licencję się kupuje, tym jest ta cena troszeczkę niższa, tam można w ciągu 3 lat ograniczyć koszta o 3 tysiące, zawsze jakiś savings. Natomiast no, w przypadku małych firm no, koszt jest no, naprawdę ogromny. Tak? No, ciężko, żeby mała firma, która ma powiedzmy 50-100 tysięcy obrotu, kupiła sobie Nessusa na rok za 20 tysięcy. No może być to ciężkie. Tak? Odnowienie licencji jest w tym momencie troszeczkę tańsze, bo kosztuje około 17 tysięcy złotych na rok. Także no, podobnie jak powyżej. Tak? No, ciężko, żeby mniejsze firmy mogły w jakikolwiek sposób sobie, że tak powiem, posiadać Nessusa licencję na własność. W związku z tym, no tutaj my przychodzimy, że tak powiem, z pomocą, ze względu na to, że my posiadamy Nessusa, my z niego korzystamy i jesteśmy w stanie wykonywać takie skany na zlecenie. Tu podaję przykładowe dane, jeżeli chodzi o warianty usług, które wcześniej omawialiśmy. Jest tego no, troszeczkę mało ze względu na to, że tutaj sam skan pojedynczy to jest 2-3 godziny per serwer aplikacja, to wszystko zależy od przygotowania do tego skanu i tego, ile będziemy musieli opisywać, jeżeli chodzi o wykryte podatności. Jeżeli chodzi tutaj o te następne opcje, wygląda to tak samo, tak? Ponieważ ilość tych podatności do opisania determinuje też czas przygotowania tego raportu, a co za tym idzie szczegółowość tak, tych danych, które tam są. Jest tutaj też opisane wszystkie te warianty, które omawialiśmy wcześniej. Po więcej informacji zachęcam na wejście na naszą stronę internetową. Tam mamy też opisane wszystkie te warianty, wszystko o czym mówimy teraz, wszystkie informacje są tam zawarte, więc jeżeli ktoś nie zdążył, ktoś przez przypadek nie słyszał albo musiał gdzieś wyjść, to na stronie naszej są też informacje odnośnie tego, jak działa Nessus, co to jest i jakie ma warianty skanowania. Także serdecznie zachęcam do skorzystania, zapoznania się z ofertą. No i w sumie tyle, tak? To byśmy mieli załatwiony temat Nessusa, pokrótce. Tak jak mówiłem, jest to dosyć fajne narzędzie. W tym momencie jest to narzędzie numer jeden, jeżeli chodzi o security assessment na świecie. Około 200 milionów firm na całym świecie korzysta z Nessusa, dlatego że jest przede wszystkim prosty i wygodny w użyciu. Wystarczy tak na dobrą sprawę informacje ze strony Tenable, wystarczy 5 kliknięć, żeby uruchomić skan. Więc to jest fajna opcja dla ludzi, którzy chcieliby zarządzać sami.
Natomiast jeżeli chodzi o korzystanie z tego dla siebie, no trzeba pamiętać, że jest niestety drogi, tak? No tutaj jakby cena równa się jakość. Tutaj nie ma o czym rozmawiać. Nessus jest numerem jeden, jeżeli chodzi o wykrywanie takich podatności i wykonywanie compliance'ów. Także dlatego weszliśmy, że tak powiem, bardziej w Nessusa. Jesteśmy w stanie zagwarantować wykonanie takiego skanu za ułamek kwoty, tak? Bo my rozliczamy się w systemie godzinowym, więc to już jakby zależy od tego, jak dany klient, że tak powiem, jaką ma umowę z nami, tak? Bo tutaj wykonujemy głównie skany dla naszych klientów. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa nie jest naszym klientem, a chciałby, to pomyślę, że przejdzie przez dział handlowy i będziemy w stanie się dogadać, jeżeli chodzi o wykonanie takiego skanu. Dodatkowo sam raport, który jest generowany w Nessusie, możemy mieć go w kilku formatach, głównie w PDF-ie, też jest fajną opcją dla ludzi na przykład w korporacji, tak, kiedy trzeba iść do zarządu i powiedzieć, słuchajcie, tu mamy podatności, trzeba się tego pozbyć, potrzebujemy, nie wiem, 10 godzin na to, żeby się tego pozbyć i możemy to przedstawić zarządowi w bardzo czytelnej i profesjonalnej wersji, co też da możliwość po prostu wygospodarowania tych godzin właśnie na takie prace naprawcze. Także jest to naprawdę też pomoc dla ludzi zajmujących się bezpieczeństwem w większych firmach czy też korporacjach. My jako hostersi zajmujemy się administracją, serwerami, więc z racji tego też jesteśmy w stanie przygotować właśnie plan naprawczy. Możemy przedstawić, jakie kroki trzeba wykonać, żeby danych podatności się pozbyć i żeby skutecznie zabezpieczyć naszą infrastrukturę i przeciwdziałać atakom na naszą infrastrukturę. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli będą jakieś pytania, zapraszam do czatu. Za chwilę mi tutaj koledzy, koleżanki dadzą znać, jeżeli takowe będą. I jeżeli będę w stanie, to chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Dzięki. Jasne, Kamil. Bardzo dziękujemy za prezentację oraz przybliżenie właśnie tematu Nessusa. Ja widzę jedno pytanie, które się pojawiło od Rafała, że nie było odpowiedzi na to pytanie, ile kosztuje i tylko co jest w ramach pakietów. Rafał, odpowiedź odnośnie kosztów była podana dotycząca licencji, wykupienia licencji Nessusa na rok. Kamil, popraw mnie, jeśli błędnie pamiętam, około 21 tysięcy rocznie. Tak, tak, tak. To jest pricing ze strony Tenable, gdzie oferują właśnie możliwość wykupienia bezpośrednio od nich. Wiadomo, są partnerzy, tam te ceny są różne, znalazłem nawet 18 tysięcy, momentami było 23, więc no, w zależności od tego takiego partnera Tenable próbuje się zakupić Nessusa. Taka będzie cena, więc warto też sobie poszukać, jeżeli ktoś chciałby faktycznie kupić tego Nessusa. U nas, w zależności od pakietu, czyli jeżeli chciałbyś pełen pakiet, no to kwestia godzinowa później, tak? Tych godzin będzie więcej. Jeżeli chciałbyś wykonanie samego skanu i raport już przeanalizujesz na własną rękę, będzie to na pewno tańsze. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć generalnie, jakby się to prezentowało między innymi w odbiciu właśnie na stawki jeszcze dodatkowe, to ja tutaj zapraszam do siebie chyba, do kontaktu, będzie najlepiej. Tak, bo tak jak wspomniałem, my rozliczamy się w systemie godzinowym, tak? Natomiast no, jak to wygląda finalnie dla klienta, no to tutaj już Karolina na pewno pomoże, ponieważ jest z działu handlowego, więc jest w stanie przedstawić bardziej szczegółowe informacje, jeżeli chodzi, jak to wyjdzie w polskich złotych bądź w innej walucie, tak? Bo oczywiście świadczymy też usługi dla wielu klientów z różnych krajów, więc tutaj myślę, waluta akurat nie będzie problemem. Tak, więc ja zaproszę tutaj do siebie na maila bądź LinkedIna, możemy porozmawiać o tym, nie ma problemu. Dobra, czekam jeszcze na Wasze dodatkowe pytania. Może coś się pojawiło? Na razie nie widzę. Oczywiście, jeśli byście mieli pytania w późniejszym czasie, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, mailowo, LinkedInowo do nas uderzać śmiało, czy do mnie, do Kamila, czy tutaj do firmy. Odpowiemy Wam na wszelkie wątpliwości. Tutaj jeszcze Adam o 10 zadał pytanie, czy będzie dostępne nagranie. Poprawcie mnie, jak się mylę, ale wydaje mi się, że tak. Tak, ja już tam odpisałam, że wszystkie webinary są nagrywane
i zapisywane na naszym YouTubie posterstowym, także można zaglądać, oglądać w wybranym dla siebie czasie. Moderatorów poproszę o link w komentarzu, też będzie łatwiej tam dotrzeć. Aktualnie go nie ma, ponieważ go prowadzimy, także myślę, że na pewno gdzieś się pojawi w naszych social media. Dodatkowo na naszym kanale YouTube'owym, hostersowym jest też filmik, który nagrywałem z Karoliną wcześniej odnośnie Nessusa, także zachęcam do zapoznania się i przybliżenia możliwości oraz tego, co oferuje Nessus, a dzięki właśnie temu, że mamy Nessusa Professional i mamy możliwość wykonywania takich skanów, troszeczkę dla Państwa wychodzimy przed szereg i udostępniamy taką możliwość za tak na dobrą sprawę ułamek ceny licencji, którą musieliby Państwo zapłacić, żeby takiego Nessusa posiadać, a my dodatkowo przeanalizujemy to w profesjonalnym zespole i wyślemy informację taką już konkretną, gdzie należałoby się skupić, żeby pozbyć się podatności, no i zabezpieczyć, zwiększyć bezpieczeństwo własnej infrastruktury, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważny aspekt. Okej, widzę, że nie ma dodatkowych pytań, więc myślę, że w dniu dzisiejszym to wszystko. Jeszcze raz dzięki Kamil tutaj za podzielenie się wiedzą, no i za udział w tym webinarze, kolejnym już. Myślę, że na dzień dzisiejszy z naszej strony podziękujemy za obecność, zaprosimy Was również na AWS Impact Poland 2024. Odbędzie się on od 16 do 18 kwietnia w trzech miastach. Będzie to Łódź, Lublin i Rzeszów. Będziecie mogli nas tam spotkać, a szczegóły tutaj przedstawiliśmy na czacie, na Livestormie, także możecie sobie zerknąć po więcej informacji. Widzę, że jeszcze Radek coś pisze, więc poczekam moment. Dobra, dzięki Radek. Dzięki piękne. Myślę, że możemy kończyć. Życzę wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Dzięki, cześć.